Materiał mam na dzisiaj dość szeroki, więc uprzedzę może tylko, że kiedy pastor Szkopiński zaczął rozdawać konspekty kazań, uzmysłowiłam sobie bardzo ważną rzecz, że to, co tutaj jest powiedziane, nie służy tylko temu, żeby to wysłuchać i zgodzić się albo nie, i przyjąć albo nie, tylko to chciałabym i to jest moim celem, żeby to było inspiracją, żeby to prowadziło do własnych przemyśleń, do własnych rozważań. Wiecie, tutaj czas jest bardzo krótki. Ma się około 20-30 minut i naprawdę nie da się powiedzieć wszystkiego o danej historii, co chciałoby się powiedzieć, zwłaszcza, że dzisiaj to jest historia dość rozbudowana. Dlatego gdybyście byli zainteresowani i chcieli sobie przestudiować wszystkie te fragmenty dogłębnie w domu, to oparłam swoje kazanie dzisiaj na historii zapisanej aż w trzech księgach. Jest to druga Księga Królewska, rozdziały od 16 do 19 włącznie, druga Księga Kronik, rozdziały od 29 do 32 włącznie i Księga Izajasza, rozdziały 36 i 37. Nie będziemy tego wszystkiego czytać, dlatego podałam to na początku i zachęcam, żeby jeśli temat was zainteresuje, żeby przeczytać to w domu, zastanowić się, bo wiecie, tekst biblijny jest tak szeroki, tak głęboki, że każdy z nas może tam znaleźć zupełnie inne przesłanie Boże. Dlatego zachęcam, żeby do tego zajrzeć. Jak już mówiłam, historia powtarza się w Biblii kilkakrotnie, więc uznałam, że skoro aż trzy księgi zwracają na nią uwagę, musi to być historia bardzo ważna. Musi to być historia, która coś nam mówi. Na lekcji teraz Krzysiu zapytał, czy uczymy się czegoś z historii. Myślę, że z tej historii moglibyśmy i powinniśmy czegoś się nauczyć. A jest to historia króla Hiskiasza. Myślę, że imię to jest ogólnie znane. Król Hiskiasz kojarzy nam się z takim dobrym, bogobojnym władcą i słusznie. Hiskiasz obejmuje tron w momencie, kiedy Asyria wzrasta w potęgę. To jest czas bardzo dużej ekspansji Asyrii. Ten kraj podbija kolejne miasta. Sytuacja zewnętrzna Jerozolimy i miast judejskich jest dość napięta ze względu na te konflikty, które dzieją się wokół. Mało tego, w czwartym roku panowania króla Hiskiasza zaczyna się oblężenie Samarii, czyli Królestwa Izraelskiego, tego drugiego królestwa, które powstało po podziału ludu na dwa. Mało tego, w szóstym roku panowania Hiskiasza Samaria upada. Asyria obejmuje tam władzę, ludność rozrzuca, że tak powiem, po terenie swojego państwa, tam napływa ludność pogańska. Państwo judejskie widzi upadek swoich sąsiadów, nie tylko swoich sąsiadów, w zasadzie swojego narodu, bo to jednak cały czas jest jeden naród i oni wszyscy bardzo dobrze zdają sobie z tego sprawę. Jak wygląda sytuacja wewnątrz państwa, kiedy Hiskiasz obejmuje władzę? Sytuacja wewnątrz państwa też jest niewesoła. Poprzednikiem króla Hiskiasza był jego ojciec, król Achaz. Król Achaz nie był władcą bogobojnym. Raczej kierował się ku bałwochwalstwie niż ku oddawaniu czci prawdziwemu Bogu. Przeczytajmy może w drugiej Księdze Królewskiej z rozdziału 16, jak wyglądało panowanie króla Achaza. Czytam z drugiej Księgi Królewskiej, rozdział 16, wersety 2 i 3. Achaz miał 20 lat, gdy objął władzę królewską, a panował 16 lat w Jeruzalemie. Lecz nie czynił tego, co prawe w oczach Pana, Boga, jak Dawid, jego praojciec. Kroczył raczej drogą królów izraelskich, a nawet własnego syna oddał na spalenie, jak to było ohydnym zwyczajem narodów, które Pan wytępił przed synami izraelskimi. Achaz zaszedł w swoim bałwochwalstwie bardzo daleko. Do tego stopnia daleko, że brata Hiskiasza oddał w ofierze pogańskim bóstwom na spalenie. Widzimy tutaj odniesienie do państwa izraelskiego, że czynił w taki sam sposób i widzimy, że za panowania Hiskiasza państwo izraelskie zapłaciło bardzo wysoką cenę za
za to, że nie wybrali Pana Boga jako swojego przywódcę. Hiskiasz to wszystko widział, dorastał w tym, to wszystko wiedział. Swoje panowanie rozpoczął od jedynej rzeczy, która mogła ich uratować. Swoje panowanie rozpoczął od szeroko zakrojonych reform religijnych. Skupił wokół siebie kapłanów i lewitów, zaczęli odbudowywać świątynię, dokonywać tam najpierw wszelkich koniecznych napraw budowlanych, jakichś prac technicznych i tak dalej. Dalej zaczęto poznawać prawo Boże. Doszło do tego, że podczas panowania Hiskiasza cały naród izraelski, nie tylko Juda, ale wszelkie inne pokolenia zostały wezwane do tego, żeby obchodzić razem święto Paschy. Biblia sprawozdaje, że to było pierwsze takie święto Paschy od czasów króla Salomona. Więc cały ten czas, kiedy królestwo zostało rozbite na dwa narody, cały ten czas, kiedy Juda była osobno, Izrael był osobno, przez tych wszystkich królów, naprawdę lata, Pascha nie była obchodzona w taki sposób, jak za króla Hiskiasza, który doprowadził do naprawdę reformy religijnej w swoim państwie i pociągnął cały lud za sobą w tym wszystkim. Zresztą Księga Kronik daje nam rekomendacje, jeśli chodzi o króla Hiskiasza. Otwórzmy 31 rozdział Księgi Kronik i czytam od wersetu 20. Tak to urządził Hiskiasz w całej Judzie. Czynił on to, co dobre, prawe i sprawiedliwe przed Panem, jego Bogiem. Mało tego, czytam werset 21. W każde dzieło, którego się podjął, czy to w służbie dla świątyni Bożej, czy też zakonu i przykazań, aby szukano swego Boga, wkładał całe swoje serce. To też szczęściło mu się. Wiecie, jest takie przysłowie, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. W przypadku Hiskiasza zupełnie się to nie sprawdziło. Tak jak jego ojciec całkowicie odszedł od Boga, tak Hiskiasz przylgnął do Boga całym swoim sercem. Starał się robić to, co prawe, to, co sprawiedliwe. Starał się nauczyć ludu, prawa i zakonu Bożego i wszystko to robił z całych swoich sił. I rzeczywiście, tak jak jest tu napisane, przyniosło to swój efekt, bo Pan Bóg błogosławił wszystkie jego działania. Jednak w przypadku Hiskiasza, mądrego władcy, nie trudno było mu się domyślić, że Asyria, kiedy podbiła państwo izraelskie, nie zapomniała też o Judzie, tylko przyjdzie taki czas, kiedy można spodziewać się ataku asyryjskiego także na jego kraj. Także Hiskiasz jako mądry władca był w stanie pewne rzeczy przewidzieć, do pewnych rzeczy się przygotować. I rzeczywiście w 14 roku panowania Hiskiasza, czyli około 8 lat po tym, kiedy Królestwo Izraelskie upadło, państwo asyryjskie przygotowało się, przybyło, wyruszyło na wyprawę przeciwko Judzie. Myślę, że pomimo tego, że wszyscy się tego spodziewali, był to bardzo trudny okres dla Królestwa Judzkiego. Hiskiasz pierwsze, co robi jako praktyczny, mądry władca, to wzmacnia obronność swojego kraju. Dba o to, żeby naprawić mury obronne, żeby w jakiś sposób się zorganizować. Zachęca ludzi, podbudowuje ich. Ostatnią rzeczą, którą czyni, i myślę, że to też jest znamienne dla jego rządów, ostatnią rzeczą, którą czyni, jest taka mowa motywacyjna do narodu. Wiecie, królowie bardzo często przed bitwą, czy nawet władcy, już teraz nie królowie, ale wybitni dowódcy, lubią wesprzeć żołnierzy, wskazując im na pewne priorytety, na to, że walczymy o nasze rodziny, o naszą wolność, o dobrobyt dla naszych dzieci. Co mówi Hiskiasz w takiej kluczowej sytuacji? W 32 rozdziale drugiej Księgi Kronik czytamy dokładnie słowa Hiskiasza. Bądźcie odważni i dzielni. Nie bójcie się, ani się nie lękajcie króla asyryjskiego, ani tej tłuszczy, która jest z nim, gdyż z nami jest ktoś większy niż on. Z nim jest ramię cielesne, z nami jest Pan, nasz Bóg. On nam pomoże i stoczy za nas boje. Na te słowa Hiskiasza, króla judzkiego, lud nabrał otuchy. Widzimy, że te reformy Hiskiasza przyniosły efekt, bo lud rzeczywiście na słowach o Bogu, na słowach o tym, kto walczy w ich imieniu, nabiera otuchy. To już nie jest tylko wiara Hiskiasza, ale cały lud idzie w tym za nim. Oni wszyscy wspólnie, razem ufają Panu Bogu.
I rzeczywiście oblężenie Judy nastaje. Juda jest bardzo słaba militarnie w tamtych czasach, więc nie ma zbyt wielu możliwości wygrania wojny, nie ma zbyt wielu wizji pomocy ze strony innych krajów. Jest tak politycznie w bardzo kiepskiej sytuacji. I chciałabym, żebyśmy dzisiaj przez ten niedługi czas przestudiowali, w jaki sposób dowódca asyryjski stara się tą niekorzystną sytuację wykorzystać i w jaki sposób stara się złamać lud judzki i króla Hiskiasza, żeby poddali się bez żadnej walki. Otwórzmy Księgę Izajasza, rozdział 36. Księga Izajasza, rozdział 36. Przeczytam najpierw całość przemowy Rabszake, czyli dowódcy wojsk asyryjskich. Czytam od wersetu 4. Jest to sytuacja, kiedy państwo judzkie wysłało swoich posłów, żeby układali się z państwem asyryjskim, być może w jakiś sposób pertraktowali sposób poddania się albo nie poddania się, jakiegoś okupu za swoją wolność. W każdym razie zbierają się posłowie ze strony judzkiej z dowódcą ze strony asyryjskiej i oto co mówi w tej sytuacji Asyria. Czytam od wersetu 4. I rzekł do nich Rabszake, powiedzcie Hiskiaszowi, tak mówi wielki król, król asyryjski. Na czym opierasz swoją ufność? Czy mniemasz, że samo słowo warg starczy już za radę i pomoc w walce? Na kim więc teraz polegasz, że zbuntowałeś się przeciwko mnie? Oto oparłeś swoją ufność na tej lasce nadłamanej trzciny, na Egipcie, która wbija się w dłoń każdego, kto na niej się opiera. Takim jest Faraon, król egipski, dla wszystkich, którzy na nim polegają. A jeśli mi powiesz, na Panu, naszym Bogu polegamy, czy to nie jest ten sam, którego świątynki na wzgórzach i ołtarze zniósł Hiskiasz, powiadając do Judy i Jeruzalemu, przed tym ołtarzem będziecie oddawać pokłon? Teraz więc zrób zakład z moim Panem, królem asyryjskim. Dam ci 2000 koni. Czy będziesz mógł posadzić na nich jeźdźców? Jakże chcesz odprawić z niczym namiestnika, jednego z najmniejszych sług mojego pana? I ty polegasz na Egipcie, że da ci rydwany i jeźdźców? A poza tym, czy wbrew woli pana wyruszyłem przeciwko tej ziemi, aby ją zniszczyć? To pan rzekł do mnie, wyrusz przeciwko tej ziemi i zniszcz ją. Wtedy rzekł Eliakim i Szebna i Joach, to są posłowie Hiskiasza, do Rabszake. Zechciej rozmawiać z twoimi sługami po aramejsku, gdyż my rozumiemy, a nie rozmawiaj z nami po judejsku przed tym ludem, który jest na murze. A Rabszake odpowiedział, czy do twojego pana i do ciebie posłał mnie mój pan, abym powiedział te słowa, czy nie raczej do ludzi, którzy siedzą na murze, skazani na to, by u was jeść swój kał i pić swój mocz? Potem Rabszake stanął i zawołał głosem doniosłym po judejsku i oświadczył. Słuchajcie słów wielkiego króla, króla asyryjskiego. Tak mówi król. Niech was nie zwodzi Hiskiasz, gdyż nie zdoła was wyratować. Niech Hiskiasz nie doradza wam polegać na panu, mówiąc, na pewno wyratuje was pan. Nie będzie to miasto wydane w rękę króla asyryjskiego. Nie słuchajcie Hiskiasza, gdyż tak mówi król asyryjski. Zawrzyjcie ze mną pokój i przejdźcie do mnie, a będziecie pożywać każdy ze swojej winnicy i ze swojego drzewa i pić każdy wodę ze swojej cysterny. Aż przyjdę i zabiorę was do ziemi podobnej do waszej, ziemi zboża i moszczu, ziemi chleba i winnic. Niech nie zwodzi was Hiskiasz, mówiąc, pan nas wyratuje. Czy wyratowali bogowie narodów każdy swój kraj z ręki króla asyryjskiego? Gdzie są bogowie Hamatu i Arpadu? Gdzie są bogowie Sefarwaim? Czy wyratowali Samarię z mojej ręki? Które to spośród wszystkich bóstw tych ziem wyratowało swój kraj z mojej ręki, że Pan miałby wyratować Jeruzalem z mojej ręki? Lecz oni milczeli i nie odpowiedzieli ani słowa, bo taki był rozkaz króla. Nie odpowiadajcie mu. Wiecie, gdyby czytać to w takim znaczeniu retorycznym, w znaczeniu przemów, rzeczywiście Rabszake użył wszystkich argumentów, jakie można było użyć w tej sytuacji. I rzeczywiście, patrząc na sytuację Judy w tamtym czasie, były to bardzo trafne argumenty, bardzo logiczne słowa, dobrane bardzo celnie. Rzeczywiście, w sytuacji, w jakiej znalazła się Juda, oni nie mieli nawet żadnych argumentów do pertraktacji.
Nie mieli nic, nie mogli zagrozić Asyrii siłą swoich wojsk, nie mogli zagrozić Asyrii siłą swoich sojuszników, nie mogli zagrozić Asyrii niczym. Wszystko przemawiało na ich niekorzyść. Ale skupmy się może, czego dokładnie dotyka Rabszake w swoim przemówieniu. Do czego on zmierza? Co chce pokazać Hiskiaszowi? Po pierwsze, właśnie, chce pokazać, że Juda nie może się spodziewać żadnej pomocy. Znikąd. Nie może liczyć na nikogo. Mówi w wersecie 6. Oto oparłeś swoją ufność na tej lasce nadłamanej trzciny na Egipcie. Później mówi, że Egipt nie pomoże tak słabemu państwu. Juda zostaje bez jakichkolwiek sojuszników. Czy Hiskiasz może przejąć się tym argumentem? Nie, bo Hiskiasz nie opierał swojej ufności na sojusznikach. Hiskiasz nie oczekiwał pomocy z zewnątrz. Nie oczekiwał pomocy silnych militarnie przyjaciół, sąsiadów itd. Hiskiasz wiedział, na kim pokłada swoją ufność. Drugi argument wojownika asyryjskiego dotyczył czci Boga. Wiecie, myślę, że religijność Hiskiasza i jego wiara i oddanie było szeroko znane i do tego odnosi się dowódca wojsk asyryjskich. Ale on zwraca uwagę na pewną ciekawą rzecz, że Hiskiasz zburzył wszystkie ołtarze, zburzył wszystkie świątynki. Dla niego była to informacja, że Hiskiasz zniszczył sposób czczenia Boga. I wiecie, w sytuacji, gdzie od lat w Izraelu to funkcjonowało, to ludność mogła zacząć się zastanawiać nad tym, czy my na pewno zrobiliśmy dobrze. Czy te ołtarze nie mogłyby nam teraz pomóc? Czy tamte sposoby działania, czy tamten sposób oddawania czci nie był skuteczniejszy, skoro wtedy nikt nas nie najechał? Można było zapomnieć na chwilę o Samarii i rzeczywiście mogli się lękać. Ale Hiskiasz nie polegał na obrzędach, ani na obecnych, ani na poprzednich. Hiskiasz wiedział i miał bardzo wyraźne słowo Boże, mówiące w jaki sposób należy Bogu oddawać cześć. I Hiskiasz wiedział, że może ufać Bogu niezależnie od pewnych form, jakie się zachowuje. Kolejny argument dotyczył tego, że Hiskiasz po prostu jest słaby. W 9 wersecie. Jakże chcesz odprawić z niczym namiestnika jednego z najmniejszych sług mojego pana? I ty polegasz na Egipcie, że da ci rydwany i jeźdźców? Liczba wojowników w Judzie nie wystarczyłaby, żeby walczyć, nawet gdyby dostali broń z zewnątrz. Nawet gdyby dostali wspomożenie w postaci właśnie tych rydwanów. W przypadku pomocy militarnej Juda i tak nie była w stanie wystawić odpowiedniej armii, żeby się bronić. I Rabszake zwraca tutaj uwagę. Hiskiaszu, twoja armia jest żadna. Ty jesteś militarnie zbyt słaby. Nie jesteś w stanie walczyć nawet ze mną jako namiestnikiem, a co dopiero z całym państwem asyryjskim. I tutaj Rabszake znowu miał rację, ale Hiskiasz nie polegał na tym. Hiskiasz nie polegał na sile swojej obronności, chociaż zadbał o nią wcześniej. Hiskiasz nie polegał na tym, że jego armia jest tak silna, tak dobrze wyszkolona, że mają taką dobrą strategię wojenną, taktykę, właściwe plany walki. Hiskiasz wiedział, na czym polega. Kolejny argument był taki, powiedzielibyśmy, trochę poniżej pasa. Rabszake mówi, Bóg jest po mojej stronie. I tutaj znowu można było mu uwierzyć z racji tego, że Asyria pokonała Izrael wcześniej. Izrael też był ludem Bożym. Państwo obok Judy, wszystkie plemiona poza Judą, to był lud Boży, a jednak upadli. W przypadku tamtej wojny rzeczywiście Asyria była narzędziem Bożym do zdyscyplinowania ludu izraelskiego. Więc w tym przypadku też można było się tego spodziewać. I Rabszake wykorzystuje ten argument. Mówi, popatrz, ja mam twojego Boga po mojej stronie. Zostałeś sam, bez niczego. Nawet Pan Bóg nie jest po twojej stronie. Ale Hiskiasz wie, po czyjej stronie jest Pan Bóg. Nie dlatego, że jest tak pewny siebie i taki przekonany o właściwości swoich reform religijnych, ale dlatego, że jest z Bogiem naprawdę związany, że zna inne proroctwa z Księgi Izajasza, które mówią o tym, że potęga asyryjska kiedyś zostanie złamana. W dalszym ciągu Rabszake nie zwraca się już do Hiskiasza. W dalszym ciągu Rabszake zwraca się do całego ludu judzkiego, przemawiając do nich w taki sposób, w jaki każdy inny lud można byłoby złamać.
Z jednej strony jest to zupełne osamotnienie Hiskiasza. Wiecie, jak każdy z nas czuje się, kiedy słyszymy przykre słowa na swój temat, wypowiadane do kogoś innego, prawda? To jest cios w autorytet Hiskiasza, cios w jego władztwo, cios w jego panowanie. Hiskiasz pozostaje jakby oddzielony nieco od swojego ludu, odłożony na bok. Teraz rozmowa toczy się jedynie z narodem. I tutaj proponuje się im komfort, wygodę, piękną ziemię, podobną do tej, w której żyją, więc w zasadzie nie będzie zbyt dużo zmian, jeśli się poddadzą. Mogą liczyć na pewne korzyści z tego, na dobrobyt. I znowu, Hiskiasz nie opiera się nawet na swoim narodzie, jeśli chodzi o jego siłę, o jego lojalność. Hiskiasz nie ufa w to, co postanowi jego lud. To nie jest główna podstawa jego zaufania i jego pozytywnego myślenia, można byłoby powiedzieć w tej chwili. On ma podstawy gdzie indziej. I ostatnia rzecz, chyba najbardziej bolesna dla Hiskiasza, to jest klęska wszystkich narodów wokół. I wiecie, gdyby to dotyczyło tylko tych narodów pogańskich, to może nie byłby tak celny cios. Ale to dotyczy również Izraela. I kiedy Rabszake zadaje pytanie, czy ich bogowie wyratowali ich, to wiedząc o pogańskich bóstwach, można machnąć ręką, można powiedzieć, to nie byli bogowie. I rzeczywiście Hiskiasz w swojej modlitwie mówi to Panu Bogu. Panie, tamte narody upadły, ale ich bogowie to nie bogowie. Ich bogowie to jakieś figurki, posążki, rzeczy, które nie są w stanie zadziałać. Ale w przypadku Samarii cios jest celny, bo ich Bóg to był prawdziwy Bóg. To był Bóg izraelski, w którego wierzył też Hiskiasz. Ale Hiskiasz nie poddaje się, ponieważ on nie patrzy na warunki zewnętrzne. On nie patrzy na to, co się dzieje wokół niego. Hiskiasz ma wzrok skierowany w jedyne właściwe miejsce. Jaka jest reakcja Hiskiasza? Czytamy w 37 rozdziale od początku, a gdy to usłyszał, król Hiskiasz rozdarł swoje szaty i oblukłszy się w wór, wszedł do przybytku Pana. I posłał Eliakima, przełożonego domu, i Szebnę, pisarza, oraz starszych spośród kapłanów, obleczonych w wory, do Izajasza, syna Amosa, proroka. Hiskiasz po pierwsze przyjmuje postawę pokory i pokuty przed Bogiem. Po drugie idzie do przybytku, aby się modlić, aby wołać Boga o pomoc. Po trzecie prosi Izajasza również o modlitwę. Nie zaniedbuje żadnego ze sposobów ratunku, jakie w tym przypadku tylko mogą zadziałać. Dlaczego o tym mówię? Bo my bardzo często spotykamy się z podobnymi sytuacjami w naszym życiu. I nie chodzi tutaj o oblężenie i nie chodzi tutaj o wojnę, ale o te wszystkie słowa, jakie dowódca asyryjski wypowiedział w stosunku do Hiskiasza. My bardzo często jesteśmy w sytuacji, kiedy nie możemy liczyć na pomoc z zewnątrz, tak jak Hiskiasz nie mógł liczyć na pomoc z zewnątrz. Bardzo często jesteśmy w sytuacji, kiedy ktoś być może zarzuca nam, że źle czcimy naszego Boga. Ktoś może zarzucać nam, że to, co robimy, Bogu nie podoba się, że inna droga byłaby lepsza, inny sposób oddawania Mu czci, inny sposób rozumienia Go, inna teologia, inne zasady wiary. Możemy być w sytuacji, kiedy jesteśmy naprawdę słabi wewnętrznie. Kiedy nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z przychodzącymi problemami w naszym życiu. Możemy być w sytuacji, kiedy przychodzi do nas druga osoba i mówi nam wprost, słuchaj, Pan Bóg kazał mi tak zrobić, Pan Bóg kazał mi powiedzieć ci coś. I wiecie, to są naprawdę trudne sytuacje. Możemy być w sytuacji zupełnego osamotnienia. I kiedy to jest osamotnienie spośród ludzi, na których nam nie zależy, jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić. Ale kiedy to jest osamotnienie spośród najbliższych nam ludzi, spośród naszej grupy, naszego społeczeństwa, naszej rodziny, to jest nam naprawdę ciężko. Jesteśmy czasem w sytuacji, kiedy nie tylko nasz dobrobyt jest zagrożony, ale w ogóle nasze takie funkcjonowanie materialne, finansowe. Czasem z różnych względów możemy zupełnie nie mieć pieniędzy na nasze potrzeby. Nie być w stanie poradzić sobie z pewnymi rzeczami. Tak po prostu
w takiej zwykłej, szarej codzienności. I pojawiają się potrzeby, pojawiają się wydatki i nie ma nawet żadnych perspektyw, żeby sobie z tym radzić. I wreszcie stajemy w sytuacji, kiedy ludzie wierzący wokół nas, ludzie, którzy być może byli dla nas autorytetem, być może byli cały czas przy nas i na nich opieraliśmy też swoją wiarę, możemy być w sytuacji, kiedy oni upadną. Możemy być w sytuacji, kiedy mówią coś, co jest zupełnie nie do przyjęcia. Możemy być w sytuacji, kiedy ludzie dużo silniejsi od nas w wierze w jakimś punkcie upadają, a my zostajemy sami i w ogóle nie wiemy, co robić. Hiskiasz wiedział, co robić. Myślę, że pomogło mu to pytanie, wbrew chęciom Rabszake, pomogło mu to pytanie, które Rabszake zadał na samym początku. Na czym opierasz swoją ufność? Po takim pytaniu Hiskiasz już wiedział. Dobrze wiedział. I żadne argumenty dowódcy asyryjskiego, żadne argumenty pogańskiego dowódcy nie były w stanie już nim zachwiać. Bo on wiedział, na czym, a raczej na kim opiera swoją ufność. Bo niedługo wcześniej mówił o tym całemu swojemu narodowi. I te słowa pomogły mu zachować właściwą postawę. Te słowa pomogły mu zwrócić się do jedynej osoby, na której mógł oprzeć swoją ufność. Warto, żebyśmy też zadawali sobie to pytanie. Tak na co dzień. Być może przed poważnymi problemami. Być może przed wyzwaniami, które na nas czekają. Być może bez żadnych wyzwań większych, które mamy w życiu. Ale okresowo warto usiąść i zastanowić się, na czym opieramy swoją ufność. Czy są to te rzeczy, które tak łatwo jest zbić? Czy są to te rzeczy, które tak łatwo jest zniszczyć? Czy rzeczywiście potrafimy, tak jak Hiskiasz w tamtej sytuacji, oprzeć się jedynie na Bogu, tylko Jemu zaufać i ze łzami w oczach w modlitwie powierzyć Mu wszystkie swoje problemy? Przeczytajcie tę modlitwę Hiskiasza. Hiskiasz przychodzi tam z listem od tego dowódcy asyryjskiego. Przedstawia Panu Bogu ten list. Przedstawia Panu Bogu całą swoją sytuację. Wylewa swoje serce przed Panem Bogiem. Bo wie, że tylko tutaj może być pomoc dla niego. I wiecie, tutaj można by skończyć, ale myślę, że w przypadku naszych życiowych doświadczeń potrzebujemy wiedzieć, jak ta historia się skończyła. Potrzebujemy wiedzieć, czy Pan Bóg zareagował, czy Hiskiasz w tamtym momencie słusznie zaufał, czy dobrze się spodziewał, czy oczekiwał właściwych rzeczy. Wiecie, kiedy czytamy Stary Testament, widzimy różne sposoby Bożego działania. Zwłaszcza w przypadku tych wszystkich wojen bardzo wyraźnie to widać. Pan Bóg bardzo często posługuje się takimi, można by powiedzieć, fortelami wojennymi. Często wroga armia jest przekonana, że marna armia izraelska jest naprawdę 10 razy większa od nich. Bardzo często Pan Bóg posiłkuje się wzbudzeniem strachu wśród tych innych wojowników. Bardzo często daje proroka i bardzo dobrego dowódcę armii izraelskiej, która świetnie prowadzi ich w boju. Jak Pan Bóg zareagował w tym przypadku? Przeczytajmy Izajasza 37 rozdział, werset 36. Wiecie, ja kiedy to czytam, to zawsze jestem niesamowicie poruszona i wręcz odbiera mi mowę. Przeczytam to, werset 36, 37 rozdziału Księgi Izajasza. I wyszedł anioł Pana i pozbawił życia w obozie asyryjskim 185 tysięcy mężów. Oto następnego dnia rano wszyscy byli nieżywi, same trupy. W tym przypadku, kiedy Hiskiasz całkowicie położył ufność w Bogu, Pan Bóg nawet nie kazał armii judzkiej wyjść. Nie zlecił im nic. Pan Bóg zrobił wszystko sam. I to w taki sposób, że naprawdę, nie wiem, czy odczuwacie też coś takiego, ale mnie zapiera dech to, co tutaj czytam. Jest taki werset w Księdze Zachariasza, w 2 rozdziale, 12 werset. Gdyż tak mówi Pan zastępów, którego chwała mnie posłała, o narodach, które was złupiły, że kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka. W przypadku tamtego działania Bożego widać to bardzo wyraźnie. Pan Bóg nie pozwolił tak traktować ani siebie, ani swojego ludu.
Pan Bóg nie powoływał nawet żadnego wojownika, nie kazał im wyjść, nie kazał im walczyć. Pan Bóg zrobił wszystko. Kiedy Pan Bóg mówi te słowa, kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka, Pan Bóg nie wyolbrzymia. Pan Bóg tutaj nie żartuje. Każdy z nas jest dla Niego tak samo ważny. Spójrzcie, jak naród Hiskiasza był wtedy ważny, jak naród judzki był wtedy ważny dla Pana Boga. My nie znaczymy dla Pana Boga mniej. I czasem może nam się wydawać, że my jesteśmy za słabi. Mamy niezbyt sytuowanych przyjaciół, którzy nie mogą nam pomóc. Czasem może nam się wydawać, że to nasze formy religijne mogą nam w czymś pomóc, że fakt, że będziemy odpowiednio ubrani, odpowiednio śpiewać na sobotnim nabożeństwie, że to da nam jakąś zasługę i że na tym możemy się opierać. Czasem może nam się wydawać, że możemy opierać się na jakimś autorytecie, na kimś, kto mówi, w czyim życiu przejawiało się działanie Boże. Czasem może nam się wydawać, że możemy polegać na różnych rzeczach. Czasem kierujemy się bardziej w stronę naszej wygody. Czasem kierujemy się w stronę tego, że dobrze czujemy się w jakiejś grupie. Ale te wszystkie rzeczy kiedyś mogą upaść. Dobrze mieć przyjaciół. Dobrze mieć umiejętności, mieć siłę. Dobrze mieć jakiś autorytet w życiu. Ale ważne, żebyśmy pamiętali, że może przyjść taka sytuacja, jak w życiu króla Hiskiasza, kiedy nie będziemy mogli polegać na żadnej z tych rzeczy. Kiedy będziemy mogli polegać jedynie na Bogu. I jeśli któraś z tych rzeczy przysłania nam Boga, nie zrobimy wtedy nic. Warto pamiętać o tym, że kiedy polegamy na Bogu, kiedy zdajemy sobie sprawę, kim On jest dla nas i jak ważni dla Niego jesteśmy, wtedy nie ma dla nas żadnych rzeczy niemożliwych, a On z całą swoją potęgą i mocą będzie stawał w naszej obronie. W taki sposób, jakiego nawet byśmy się nie spodziewali. Myślę, że każdy z nas potrzebuje takiego zaufania do Boga. Potrzebuje takiego zaufania, że kiedy wszystko się wali i wokół nas nie ma już niczego, na czym moglibyśmy polegać, wtedy zostaje to jedno. Wtedy zostaje nasze spojrzenie skierowane na Boga, który nas kocha, na Boga, który jest wszechmocny, na Boga, który jest potężny, dla którego nie ma niczego niemożliwego, który ma swój plan, który, kiedy nam już ręce opadają i nie mamy żadnej siły, potrafi działać i potrafi wyciągnąć nas ze wszystkich możliwych kłopotów. I to bardzo często z takich kłopotów, w które sami weszliśmy. Naród judzki przez lata nie był wierny Bogu, ale nawrócił się do Pana Boga. My też bardzo często upadamy. Bardzo często mamy okresy, kiedy nasza wiara kuleje. Ale później możemy zwrócić się do Boga, możemy Mu ufać, możemy wierzyć, że On nas wyratuje. Bo pamiętajmy, jesteśmy dla Niego tak ważni, że kto nas dotyka, dotyka źrenicy Jego oka. Na koniec chciałabym przeczytać werset, który był czytany na samym początku przez Piotrka. I chciałabym, żeby to były słowa każdego z nas, żeby to były słowa wypisane w każdym sercu, żebyśmy mogli kierować się tym, żeby to było naszym mottem. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w Nim pokładam nadzieję moją. Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, twierdzą moją, przeto się nie zachwieję. W Bogu zbawienie moje i chwała moja, skała mocy mojej, ucieczka moja jest w Bogu. Ufaj Mu, narodzie, w każdym czasie, wylewajcie przed Nim serca wasze. Bóg jest ucieczką naszą. Amen. Amen.